Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gości Dnia w Telewizji Wałbrzych. W naszym studiu starosta Wałbrzyski Józef Piksa. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie starosto, 17 września był pan w Nowym Siodle. Wizytował pan podlegające powiatowi placówki. I po wizycie powiedział pan, placówki z Nowego Siodła są dobrze zarządzane, ich wychowankom zapewniono jak najlepsze warunki. Jestem pod wrażeniem zaangażowania i poświęcenia pedagogów i nauczycieli. To było 17 września, 1 października. Zawiesił pan w obowiązkach dyrekcję placówki, dyrektorkę placówki. Jak połączyć ze sobą oba komunikaty? No, tutaj. Zawiesił pan ze względu na zarzuty prokuratorskie. Tak, na zarzuty prokuratorskie. Otrzymałem taką informację od prokuratury, że toczy się postępowanie. I no, do wyjaśnienia sprawy należało zawiesić. No niestety musiałem z tego skorzystać. A 17 września pan jeszcze nie miał informacji? Nie miałem informacji. To była wizyta gospodarska czy kontrola? To było posiedzenie, wyjazdowe posiedzenie komisji, dwóch komisji Rady Powiatu. Komisja chciała się zapoznać z funkcjonowaniem tych placówek, a więc i ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci głuchoniemych i domu dziecka. Chcieli się zapoznać z warunkami, jakie tam panują, jakie jest obłożenie tych placówek, no i z perspektywą dalszego funkcjonowania, bo zdajemy sobie sprawę, że nowe przepisy, które wchodzą, dają po prostu obowiązek prowadzącym te placówki, żeby, chociażby dom dziecka, że dom dziecka powinien liczyć 14 osób, ponieważ nasz dom dziecka Katarina w Nowym Siodle ma 60 miejsc, a więc musimy dostosować go do obowiązujących przepisów. A więc już wystąpiliśmy do pana wojewody z propozycją, że chcemy ten dom dziecka podzielić na 4 placówki. Byłoby to zespół opiekuńczy, a więc domów dziecka. W każdym skrzydle byłyby 2 domy po 14 osób. Jest to przygotowane, ponieważ są i sypialnie, i bawialnie, świetlica, jest kuchnia, są sanitariaty, pralnie, a więc w pełni to może być dostosowane do tego, żeby takie placówki. Zarzuty dla pani dyrektor czego dotyczą? Natomiast zarzuty dotyczą molestowania przez osobę zewnętrzną, która tam się pojawiła. W roku 2012 postępowanie się nie zakończyło, wyjaśnienia były składane, przyjmowane. Pani dyrektor zgłosiła taką, to co wiem, złożyła mi taką informację, jak ta sytuacja wygląda. Natomiast prokurator chce dodatkowych wyjaśnień i... Ale jeżeli postawił zarzuty pani dyrektor, to znaczy, że widzi jej winę w tym? Ona wpuściła kogoś na teren ośrodka, kto się nie powinien tam zajmować? Trudno mi powiedzieć. Ja nie zapoznałem się z dokumentami, jakie to są konkretne zarzuty, ponieważ no, dokumenty są w prokuraturze. Otrzymałem tylko pismo, że toczy się przeciwko pani dyrektor, że dopuściła do takiej sytuacji i w związku z tym no, do czasu wyjaśnienia należy zawiesić. Kim są osoby pokrzywdzone w tej sprawie? To są wychowankowie? To są wychowankowie. I ta osoba, która na tym terenie molestowała wychowanków, to pan powiedział, że to była osoba z zewnątrz, czyli rozumiem, że to nie był tak, pracownik. Tak, to nie był pracownik, to była osoba z zewnątrz. No trudno mi powiedzieć, jak to wyglądało, bo panie redaktorze, to są dzieci, to są sieroty społeczne. Te dzieci są pozbawione tego ciepła rodzinnego. I w zasadzie każda osoba, która się pojawi tam i no, uśmiechnie się, przytuli to dziecko, ono chce tego, bo jemu brakuje tego przytulenia. Pamiętam jeszcze jak uruchamialiśmy dom dziecka, pan Heinen przyjeżdżał. Panie starosto, ale brzmi pan teraz jak arcybiskup Michalik. To z kolei, powiedzmy sobie szczerze, wymagają tego. I w tej chwili trudno w tej chwili powiedzieć, czy rzeczywiście to było molestowanie, czy to nie było. To prokuratura ma obowiązek sprawdzić. No są takie podejrzenia. Trudno mi w tej chwili skoro się skoro był zarzut, to rozumiem, że te słowa, które pan powiedział 17 września, trzeba teraz cofnąć. Nie mogę cofnąć, bo placówka funkcjonuje dobrze. Jest dobrze zarządzana, dobrze kierowana. Do molestowania. Natomiast jeżeli doszło, gdyby to doszło, że ta osoba, pani dyrektor to spowodowała, to rzeczywiście jest racja. Natomiast no, proszę pana, to są postawione tylko zarzuty. To trzeba udowodnić, czy rzeczywiście jest winna. No, gdybyśmy
w ten sposób traktowali, to przecież u nas obowiązuje zasada w prawie naszym karnym domniemania niewinności. A więc należy tą winę udowodnić, dopiero możemy te zarzuty stawiać. A więc tutaj no jest podejrzana i w związku z tym do czasu wyjaśnienia tej sprawy no nie możemy mówić, że... W polskim prawie najpierw się stawia zarzuty, potem się udowadnia, a pan już... Ale jest zasada domniemania niewinności. I mimo tej zasady pan już jakąś karę zastosował. Ponieważ było wystąpienie prokuratury, w związku z tym zgodnie z przepisami musiałem to zrobić. Czy w momencie, kiedy prokuratura wszczyna śledztwo przeciwko danej osobie, pan nigdy nie jest informowany? Nie dostaje pan informacji, że... Nie. Pana... Nie otrzymywałem żadnej informacji z prokuratury, że jakieś tam śledztwo jest prowadzone. Otrzymałem, owszem, bo rozmawiałem z panią dyrektor, że coś takiego było. Zresztą prasa chyba też, jakaś tam notatka się w związku z tym chciałem być bliżej zorientowany, na czym ta sprawa polega. I rzeczywiście pani dyrektor mnie poinformowała, jak to wyglądało, otrzymała tam jakiś SMS, jakiś podejrzany i tak dalej. Sama powiadomiła policję, rozmawiała z panem komendantem policji wałbrzyskiej, panem Błażnikiem. Policja to prowadziła. No w tej chwili trudno mi powiedzieć, jak z tych dokumentów wynika sytuacja, ponieważ prokuratura mnie nie zapoznała z dokumentami i w tej chwili nie mogę się na ten temat wypowiadać. Czyli w każdym razie placówki w Nowym Siodle mają nową panią dyrektor. Która, pełniącą obowiązki. Dobrze, dyrektora teraz, do czasu wyjaśnienia. To teraz o innej decyzji radnych, ale jak rozumiem, pan tą decyzję też popiera. Powiat Wałbrzyski zdecydował się przystąpić do aglomeracji wałbrzyskiej. Aglomeracja powstała 2 lata temu. Dlaczego teraz dopiero? No, aglomeracja obejmowała do tej pory gminy, wszystkie gminy powiatu wałbrzyskiego, gminy z powiatu kamiennogórskiego, kłodzkiego. W tej chwili wiemy o tym, że przystąpiły również gminy powiatu świdnickiego. Natomiast ze strategii aglomeracji wałbrzyskiej, z tego ZIT-u, który zakłada przyszłe inwestycje, no powiedzmy sobie szczerze, powiat jest ściśle związany z naszymi gminami, chociaż poprzez sieć dróg. Ta sieć dróg nas łączy poprzez drogi powiatowe, drogi wojewódzkie, drogi krajowe. Ale pan mi odpowiada na pytanie, dlaczego przystąpiliście, a ja zapytałem, dlaczego tak późno? 2 lata na to, strategia była gotowa w 2011. Ja rozumiem, że pan wtedy nie rządził, ale w 2013 też już mieliśmy 9 miesięcy. No panie redaktorze, tak trudno mi w tej chwili wypowiadać się za poprzedni zarząd. To niech się pan do siebie wypowie. Radę. Natomiast ja twierdzę, że no jest to konieczne. Jeżeli chcemy istnieć, chcemy realizować pewne zadania w ramach tej aglomeracji, poprawiać sieć dróg, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że w tym nowym rozdaniu Unii Europejskiej nie są przewidziane środki na drogi lokalne, czyli drogi gminne, drogi powiatowe. Jedyne wyjście to jest tutaj, żeby właśnie w ramach aglomeracji poprawiać tą sieć między poszczególnymi gminami i tak dalej. I jest to jakaś nadzieja, że możemy pozyskać środki finansowe na realizację tych przedsięwzięć. Czy pan ma pewność, do czego pan wstępuje? Bo ten dokument, który został opracowany dla aglomeracji wałbrzyskiej, a później dostosowany, żeby móc się nazywać strategią zintegrowanych inwestycji terytorialnych, nie wspomina ani o Świdnicy, ani o Strzegomiu, z oczywistych przyczyn, ponieważ dopiero ta decyzja o wstąpieniu tych jednostek zapadła, on jest tak naprawdę nieaktualny, do zrobienia od nowa. Tak, no ale widzimy, że aglomeracja się rozszerza i gminy sąsiednie, sąsiednich powiatów widzą, że jest to jakaś szansa, że te środki mogą być tutaj właśnie przeznaczone na aglomerację wałbrzyską, mogą się rozwijać. Bo do tej pory gros środków w tym poprzednim rozdaniu szło na aglomerację wrocławską. A więc widzimy, że no wcale się nie dziwimy, bo przecież Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no trzeba było przygotować tutaj Wrocław całą sieć dróg, całą infrastrukturę do tego, żeby te mistrzostwa się odbyły. Ale w następnym rozdaniu my jesteśmy zapóźnieni w tej chwili. I jest szansa, że właśnie aglomeracja może być takim motorem, że ten region nasz będzie się rozwijał. Stowarzyszenie, to jest Związek Gmin. Do czego tak naprawdę wstępujecie? Bo podpisujecie się pod dokumentem, który jest w zasadzie nieaktualny. No w tej chwili rzeczywiście jest to uchwała intencyjna. Forma no prawna... Nie chcemy być ostatni. Chcemy, żeby nas zauważono, że jesteśmy gotowi współpracować w aglomeracji wałbrzyskiej. Chcemy być widoczni.
Zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili jeszcze nie jest określone, jak ta aglomeracja ma działać. Czy to ma być związek gmin? No jeżeli związek gmin, to rzeczywiście zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym nie moglibyśmy być tym członkiem. Natomiast jeżeli to będzie działało jako stowarzyszenie, to rzeczywiście ustawa nasza przewiduje, że możemy być członkiem takiego stowarzyszenia i możemy działać. No tak, to jak pan teraz patrzy na tą wersję aktualną, jeszcze obowiązującą tej strategii dotyczącej programu ZIT, to pan ma ochotę tam pouzupełniać niektóre rzeczy, wpisać jakieś inwestycje, które są dla was istotne, bo taki byłby sens waszego uczestnictwa. Tak, myśmy już zgłosili pewne nasze propozycje. Chcemy pokazać, że przede wszystkim ta sieć dróg. Mamy 193 km dróg i te drogi nasze łączą się z drogami wojewódzkimi, z drogami krajowymi, chociażby w kierunku Piątki, w kierunku S3. Przecież jest to konieczność, żeby z naszego powiatu można przez te drogi powiatowe połączyć się, czy z drogą wojewódzką na przykład Jedlina Dzierżoniów. Jest to droga wojewódzka przez Olszynie, która przebiega. A więc chcemy, żeby te drogi w ramach właśnie programu aglomeracyjnego mogły być realizowane. A czy to jest tak, że jeżeli pan prezydent Szełemej i inni liderzy tej aglomeracji mówią o 2 miliardach złotych, to ta pula środków będzie teraz dzielona na większą liczbę samorządów? Jeżeli wstępuje powiat wałbrzyski czy Świdnica, to wtedy dla Wałbrzycha będzie proporcjonalnie mniej? Tutaj ja nie mówię w tej chwili o żadnym podziale, ale jeżeli mówimy o tym, że chcemy, pieniądze. Na przykład rozwiązać sieć komunikacyjną, sieć dróg, to z kolei należy przewidzieć, żeby dojechać między jedną drogą wojewódzką a drugą, to trzeba przejechać przez drogę powiatową. Rozumiem, że to będą wasze argumenty w dyskusji, ale żeby starczyło na wasze inwestycje? Z innych inwestycji w ramach tego ZIT-u trzeba będzie zabrać. Dobrze rozumiem czy źle? Być może, że to będą przeznaczone na poszczególne drogi i wtedy w ramach tej aglomeracji będziemy decydowali, że który odcinek będzie niezbędny, żeby on funkcjonował w ramach aglomeracji, wtedy obejmował również drogę powiatową. Ja sobie zdaję sprawę, że my w ramach aglomeracji nie wyremontujemy 193 km dróg powiatowych, bo takie potrzeby rzeczywiście są, korzystamy z różnych innych możliwości finansowych, czy w ramach programu przebudowy dróg. Zgłosiliśmy 3 wnioski, łącznie z gminą Czarnybór, czy w ramach usuwania skutków powodzi, gdzie mamy zgłoszone 17 km. Korzystamy z wszelkich możliwych środków finansowych. Upatrujemy, że aglomeracja może również przyczynić się do tego, że ta sieć dróg powiatowych może być lepsza. Ja się spotkałem z takimi komentarzami, one nie dotyczyły co prawda powiatu wałbrzyskiego, tylko innych samorządów, ale jednak padły, że jednostki te wsiadają w biegu do pociągu, który już ruszył, przychodzą na gotowe, za strategię ktoś zapłacił przecież, wykonał ileś tam już pracy i teraz kolejni przychodzą, się zapisują i co? I kto zwróci pieniądze za strategię, która się zdezaktualizowała, a przecież profesorów trzeba było wynająć do jej napisania. Pan bierze pod uwagę to, że teraz powiat jakoś dopłaci do tych prac, które zostały wykonane, bo to konkretne wydatki były. Na temat środków finansowych nie było mowy. Gościliśmy na sesji, na komisji pana przewodniczącego, pana prezydenta Romana Szełemeja, który poinformował nam, jak sytuacja wygląda, jeżeli chodzi o tę strategię, o ZIT, o cały rozwój tej aglomeracji. Przedstawił również, że przewiduje się, że ta aglomeracja może liczyć gdzieś około 500 tysięcy mieszkańców, a więc jest to już potężna siła licząca się, jeżeli chodzi o przyszłe rozdanie środków unijnych. I upatrujemy tutaj, że to jest jakaś szansa, że w jedności siła, jeżeli będzie nas więcej, będziemy mieli więcej obszar, więcej ludności. To może Kłodzko jeszcze włączymy. To część Kłodzka, część powiatu Kłodzkiego jest, bo przecież jeżeli Nowa Ruda i Radków przystąpił, to część powiatu Kłodzkiego już przystąpiła do aglomeracji. Samo miasto Kłodzko też nie będzie miało ZIT-u, więc być może to jest naturalny partner kolejny. Nie mogę się wypowiadać tutaj za kolegów z Kłodzka czy z innych powiatów. My jesteśmy powiatem, który w zasadzie takim rogalikiem po prostu otacza miasto Wałbrzych
jesteśmy ściśle związani z Wałbrzychem, a więc widzimy, upatrujemy tutaj jakąś szansę dla naszego powiatu, żebyśmy właśnie nie pozostali poza tą aglomeracją, ale żebyśmy w niej wzięli udział i byli partnerem do rozwiązywania problemów powiatu Wałbrzycha. Dobrze, to ostatni problem, panie starosto. Niewiele czasu wam już zostało na to, żeby odpowiedzieć na prośbę pana wojewody dotyczącą rozstrzygnięcia, gdzie faktycznie mieszkają radni Wałbrzyskiej Wspólnoty Samorządowej, by wątpliwości, czy mieszkają tam, gdzie są zameldowani. Czy powiat na tą prośbę w jakiś sposób już odpowiedział, odpowie? Jak sobie z nią poradzicie? Pan wojewoda zobowiązał Radę Powiatu do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Mamy 60 dni na udzielenie odpowiedzi. Kilkanaście dni. Pierwsze posiedzenie komisji się odbyło, na którym byli przesłuchani właśnie zgłaszający te uwagi przedstawiciele właśnie tych strzelców. No, byli przesłuchani również te osoby, dwie osoby, bo jednej strzelcy osoby nie było. Strzelcy to jest organizacja, na prośbę której wojewoda oni wystąpili do wojewody z tymi uwagami, że coś tu jest nie tak, no i w związku z tym pan wojewoda... I tych wnioskodawców przesłuchaliście? Przesłuchani zostali wnioskodawcy. No i przesłuchanych zostało dwóch radnych i okazuje się, że tutaj zarzuty strzelców nie potwierdziły się w stosunku do jednej radnej, pani Małgorzaty Błażuk, która mieszka w Boguszowie Gorcach na stałe. Tam jej dzieci chodzą do szkoły, złożyła oświadczenie wyjaśniające, że no tutaj była jakaś pomyłka w tym zarzucie. Natomiast również tutaj pan Rosiak złożył oświadczenie, no jest ono w dokumentach. W tej chwili będą kontynuowane jeszcze sprawy, ponieważ nie został przesłuchany jeszcze jeden radny i mam nadzieję w najbliższym czasie... Pan Juskowski. Tak, pan Juskowski. Nie było pana Juskowskiego i w związku z tym nie złożył jeszcze oświadczenia. A takie oświadczenie zamyka sprawę z pana punktu widzenia? No my nie możemy prowadzić takiego postępowania, jak to wynika z kodeksu postępowania administracyjnego. To tutaj pan Bartkowiak w swoich wywodach w DB Bartkiewicz informuje. No niestety to nie dotyczy Rady Powiatu. Owszem, no, pan Bartkiewicz jako policjant no, mógłby podpowiedzieć kolegom policjantom, jak powinni prowadzić to dochodzenie i tak dalej, jaka technika powinna być. Natomiast komisje Rady, Rada Powiatu ma określone możliwości, a więc tutaj przeprowadzenie rozmów, wyjaśnień, oświadczeń, zebranie tych wszystkich informacji ewentualnie z gmin, na których są zameldowani radni, no to wszystko zbierzemy i przygotujemy informacje, wyślemy do wojewody i wojewoda zajmie stanowisko. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Józef Piksa, starosta Wałbrzyski, był naszym gościem. To był program Gość Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.